Co najlepiej sprzedaje się w kryzysie? Na co brakuje pieniędzy? Czy matki to wymagający target? To i wiele więcej w tym wywiadzie. I dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ja nazywam się Marcin Meissner, a to jest grupa e-commerce.pl oraz cykl live'ów cotygodniowych, a dokładnie dwa razy w tygodniu spotykamy się z właścicielami sklepów lub osobami odpowiedzialnymi za sklepy internetowe w cyklu Poznajmy się, porozmawiajmy. Rozmawiamy o e-commerce, mówimy same ważne rzeczy. Warto do nas dołączyć na e-commerce.pl. Moim i Państwa gościem jest niesamowity, wspaniały, inteligentny i jakże przystojny 41-letni Dominik Wartecki ze sklepu ochno.pl. Dominiku, słowem wstępu proszę opowiedz tak na wstępie, kim jesteś, czym się zajmujesz, co robisz, bo w branży gdzieś tam jesteś znany, ale mamy wymianę pokoleniową i młodzi mogą Cię nie kojarzyć. Znaczy coraz więcej osób powoli mnie już nie kojarzy, bo ludzie, którzy się rodzili, kiedy ja zaczynałem coś robić, teraz powoli dochodzą do stanowisk kierowniczych. Więc isha poba. Tak naprawdę ja od całe życie zajmowałem się PR-em, trochę marketingiem, ale najwięcej PR-em, robiąc jakieś tam agencje po drodze, jakieś doradztwo PR-owe i tak dalej. Ale moja ukochana partnerka wpadła na pomysł, aby w ramach swoich zajęć założyć markę odzieży dziecięcej. No i w ten sposób powstał brand Oh No. Oh No w Polsce, a Oh No za granicą. To jest bardzo ważne. Bo jak mówimy Oh No, to potem nie każdy potrafi czasami wejść na stronę, a jak mówimy Oh No, to wszyscy z reguły wiedzą, o jaki brand chodzi. Więc ja tak naprawdę jestem trochę na doczepkę, tak jak to mężczyzna w związku jest na doczepkę, taki też na doczepkę jest tutaj w tym brandzie i pomagam trochę bardziej od strony takiej e-commerce'owej, graficznej, contentowej, ale też gdzieś tam przy takich kwestiach związanych z samym powstaniem marki. Bo też jakby trzeba dodać tutaj ważną rzecz, Oh No, to nie jest e-commerce tylko i wyłącznie albo aż e-commerce, to jest po prostu producent odzieży, który gdzieś jako jeden ze swoich kanałów sprzedaży ma po prostu sklep internetowy. Okej, okay. Ja właśnie udostępniłem na ekranie. Sklep stoi na Shopperze. To też jest ważna rzecz, o której dzisiaj porozmawiamy. Tak, sklep stoi na Shopperze. Są to ciuchy skierowane do dzieci, tak? Czy jest tu jakiś wyszczególniony target dzieci? Już mówię, może najpierw w dwóch kwestiach, jakby jeszcze kończąc trochę wątek e-commerce'owy. Myślę, że tutaj kilka rzeczy, które na pewno poruszymy, to będą takie rzeczy, które są ważne dla osób, które gdzieś zaczynają w branży e-commerce'owej swoje pierwsze kroki, albo gdzieś e-commerce jest jednym z kanałów właśnie sprzedaży, a nie jest głównym core biznesem, bo co innego jest rozmawiać z tuzami polskiego e-commerce'u, którzy po prostu mają ogromne sklepy i którzy je optymalizują UX-owo i pod SEO i pod względem samej ścieżki jakby odwiedzin czy ścieżki sprzedaży przez wiele lat, a my tutaj się borykamy często z takimi podstawowymi problemami, o których pewnie też niektórzy mają, a myślą, że są sami, mają tylko oni te problemy, a tu się okaże, że też inni mają. A jeżeli chodzi o sam brand, jest to odzież dziecięca, szyta i produkowana w Polsce z polskich materiałów, z polskich dodatków, z polskich materiałów. Częściowo była to przędza z certyfikatem kiedyś na początku, teraz powoli z tego rezygnujemy, bo to dość mocno też przedraża, jeżeli chodzi o ciuchy, a rozmiar jest 86 do 140. Kto ma dzieci, ten mniej więcej wie, że to jest od około roku. Jak dziecko jest dobrze podjedzone, to do około roku, do około na przykład tam 8, 9, 10 lat, może czasami 11, jak trochę mniej dawaliśmy właśnie jeść dziecku. To, co na pewno jest jakby też ważne, to dlatego odzież dziecięca, a nie na przykład dla niemowlaków, bo tak naprawdę konkurencja w odzieży, rzeczy dla niemowlaków jest bardzo duża, poza tym te rzeczy trzeba by produkować w o wiele większej ilości, a po drugie, jeżeli chodzi, dlaczego nie większe rozmiary, no dlatego, że jakby sam koszt uszycia plus materiału jest na tyle duży, bo jest to bardzo jakościowy materiał, że przy dużych rozmiarach te produkty musiały być dość drogie i te ceny byłyby nieakceptowalne prawdopodobnie. Produkty skierowane do dzieciaków, jeśli chodzi o, no bo to nie, nie są... są to produkty, właśnie, będę się wtrącał, bo tak mi zostało. Próbuj, wiesz, ja tu mogę cię zbanować. Dużo lat próbują ludzie mi to wybić z głowy, żebym się nie wtrącał. Pamiętaj, to są produkty dla dzieciaków,
ale jakby produkty skierowane i sama sprzedaż jest bardziej skierowana do matek. Tak. Bo tak naprawdę tu jest główne miejsce decyzyjne. I na przykład w dzieciach w wieku 12, 13 lat, 14 lat decyzja o zakupie zachodzi już, jest dokonana przez dziecko. Okay. A w dzieciakach, które są młodsze, decyzja zakupowa często jest podejmowana przez rodzica, a dziecko tylko i wyłącznie podejmuje wybór, czy chce tą, czy tą. Mm-hmm. Na przykład dla mojej córki, która ma obecnie 13 lat. Dla mojej starej. Nie ma możliwości, żeby coś jej kupić. Tak? Ona pójdzie z koleżankami do mm-hmm. FM albo do Reserve i nawet mając do wyboru koszulkę z Oh No, którą moglibyśmy jej uszyć, to ona i tak woli kupić coś z takiej marki ogólnodostępnej, bo to jest po prostu kanon, w którym ona się na chwilę obecną porusza. Okej, czyli targetem są matki, są to ciuchy dla dzieciaki, matki, które jednak dysponują budżetem, tak? No bo nie są to rzeczy najtańsze, bo produkcja w Polsce niestety wymusza wysokość ceny. Sklep jest cały e-commerce jego partnerki, a on tylko udaje, że to jego zasługa. Udaje, że pracuje. I zbiera wszystkie zasługi, laury oraz występuje na live'ach. To jest aspekt męsko-damski w polskim e-commerce też jest ciekawym zagadnieniem. Ja poruszę może dzisiaj troszeczkę w dalszej części. Wróćmy do e-commerce i skupiamy się na e-commerce shopper. Dlaczego sklep postawiony jest na shopperze, mój drogi przyjacielu? Tego nikt nie do końca pamięta, ale kwestia jest taka, że ja zadałem takie pytanie w momencie, w którym szukaliśmy platformy do otwarcia sklepu. Mhm. Jakbym powiedział, że na 30 odpowiedzi dostałem 30 różnych odpowiedzi, to bym się dużo nie pomylił. Zgadza się. Ale okazało się, że niektórzy... To nie jest idealna platforma do otwarcia sklepu, ale myślę, że do tego dojdziemy za chwilę i zaraz będziemy jakby o tym też rozmawiać. Decyzję podejmowaliśmy w taki sposób, jak większość ludzi podejmuje, czyli sprawdzaliśmy jakby możliwości, ilość, jeszcze się amerykański sklep, czy angielski sklep będzie właśnie wdrażał. Okej, dobra, bo tak sobie przeklikuję, że wersja angielska. Możemy się wycofać. Tak, więc kwestia jest taka, że do wyboru mieliśmy kilka takich platform, które są w Polsce, plus ewentualnie stawianie sklepu na WooCommerce. Jak zebraliśmy wyceny ogólnie, jeżeli chodzi o stawianie sklepu dla nas, pod nas, z rzeczami, które byśmy chcieli, to patrząc z punktu widzenia brandu, który się pojawia, było to niemożliwe dla nas do ogarnięcia finansowo. Zdecydowaliśmy się na shoppera, dlatego że mieliśmy najwięcej pozytywnych w miarę opinii. Jeżeli bym chciał otwierać sklep na full międzynarodowy, to myślę, że myślałbym o na przykład o Shopify'u, ale tutaj shopper, jeżeli chodzi o polski rynek, dla nas wygrał. Mhm. Ale oczywiście w szczegółach leży pies pogrzebany, bo tak naprawdę dopiero jak się ten sklep otworzy i dopiero jak się zacznie działać na tej platformie, to człowiek zdaje sobie sprawę, jakiego wyboru dokonał. To nie mówię, że to był zły wybór czy dobry, tylko po prostu tak naprawdę dopiero wtedy mamy pełną taką możliwość przyjrzenia się, na co się zdecydowaliśmy. Zamykamy ten temat, bo chciałbym porozmawiać o kondycji waszego sklepu, o jakiej skali mówimy, bo tu się fajnie mądrzymy, natomiast wasz sklep nie jest największym sklepem i nie jest to sytuacja, gdzie możemy mówić, wow, ale super, odhaczyłem wszystko. Nie, wy jesteście na początku swojej drogi. Nie, my tak naprawdę żeby jakby też trochę wturować do tego, co powiedziałeś, to my jesteśmy właśnie w takich trochę po takich etapach, jak o których ty teraz właśnie mówiłeś. Mhm. Czyli jakby zajęliśmy się, z racji też, że Anny firma jest firmą producentką, zajęliśmy się wszystkim innym. Na e-commerce na początku trochę czasu nie było, więc też ja chciałem po prostu też po pierwsze przestrzec innych, ale też jakby powiedzieć, że to się zdarza. To nie jest tak, że wow, ci to mają świetny sklep, i ci tutaj świetnie działają i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się niestety tak naprawdę uzbroić trochę w te rzeczy e-commerce'owe i zacząć działać, bo nie ma niestety rynku zbytu i nie ma zainteresowania produktami, jeżeli nie ma tego sklepu widocznego. Jeżeli poinformujesz swoich potencjalnych klientów. A niestety sklep nie sprzedaje. I bardzo często firmy mogą wpaść w taką pułapkę, która jest dość naturalna i teraz oczywiście każdy może ją przezwyciężyć gdzieś na swój własny sposób, że w momencie, kiedy się jest producentem, wyda się wszystkie pieniądze na produkcję i chce się potem uruchomić sprzedaż w sklepie, to czasami brakuje pieniędzy na marketing.
i w tym momencie zaczyna się szukać albo dodatkowego zajęcia, albo zaczyna się obniżać ceny w sklepie i robić promocje, bo te czasami jeszcze gdzieś tam działają, ale przy branży odzieżowej jest to też pewnego rodzaju takie błędne koło, bo wszyscy chcą kupić coś, ale wiedzą, że za miesiąc będzie promocja, więc czekają na promocję, tak? W tym momencie. Tak więc my gdzieś tu dopiero jesteśmy na początku tej drogi. Ja tutaj też zawsze, ja tu jako pierwszy mogę posypać głowę popiołem, że dopiero gdzieś zaczynamy opanowywać trochę kwestie związane właśnie z marketingiem, bo na początku zajęliśmy się produkcją i tak jak w kwestii jeszcze rzeczy odzieżowych, zajęliśmy się też szukaniem innych rynków, kanałów zbytu poza samym e-commerce'em. Bo e-commerce dla firmy produkującej nie jest samym core biznesem tutaj, nie? W tym momencie. To jest kupa roboty, którą wy zrobiliście, bo tam są i fotografie, i zdjęcia, i opisy tych produktów jest od cholery. Ja tak strzelam, popraw mnie, jeśli się mylę. W dzisiejszych czasach postawienie sklepu to jest około 3 miesięcy do pół roku z tym całym cyklem od samego początku, od logo i tak dalej. I kwota, którą trzeba wydać, trzeba liczyć się, że 20 koła popłynie. Popraw mnie, jeśli się mylę. To jest też taka kwestia. Nie, ty się nie mylisz, bo też, ale to jest trochę na dwoje babka wróżyła. Tak. To zależy. Na dwoje babka wróżyła. Dlatego, że zobacz, jeżeli otwierasz sklep, gdzie jesteś na przykład tylko i wyłącznie sprzedawcą, czyli po części jakby pośrednikiem, który odbiera od producenta towar, bądź kupuje go w hurtowni i następnie w odpowiedni sposób marżuje i układa gdzieś w sklepie, to wszystkie materiały takie komunikacyjne z reguły masz. Zresztą tak samo działamy, co dla mnie było wielkim zaskoczeniem na początku. Mówię, zgłaszają się do nas firmy, które sprzedają nasze ciuchy, i jak biorą nową kolekcję, pytają się zdjęcia, opisy i przepisy prania poprosimy. No i kurczę, człowiek, który nie jest doświadczony, mówi wow, trzeba było stworzyć przecież tabelę z rozmiarówką, ze wszystkim, trzeba było im to wszystko poudostępniać, zrobić. Tak, i takie nam błędy się na początku zdarzały. A my tak naprawdę jesteśmy firmą producencką, czyli my po zrobieniu, odszyciu pierwszych wzorów, chciałem powiedzieć template'ów, wzorów, wzorów ciuchów, oddajemy je do szwalni, a następnie na tych samplach robimy sesję, czyli jeszcze wchodzi w grę szukanie modeli, którzy będą pasować do danej sesji. Zobaczcie, że jesteśmy już tak naprawdę w naszym przypadku po ogromnej ilości pracy, którą Ania wykonuje, czyli po przygotowaniu całej kolekcji, zdobyciu wszystkich materiałów i uszyciu. I to w ogóle o tym teraz nie rozmawiamy. Jakby. Mi zajęła 2 lata na wyprodukowanie prototypu. I w tym momencie przychodzi etap znalezienia modeli i przeprowadzenia sesji. Sama sesja zdjęciowa, w zależności od tego, jak duża to jest sesja, ilu jest modeli, czy robi się tylko zimę, czy robi się zimę i lato, czy robi się jednocześnie z packshotami, czy nie, no to może być koszt od 6 do 12 tysięcy złotych. Razem z wynajęciem, a to jest tak naprawdę tylko jedna kolekcja. My teraz w sklepie mamy 4 kolekcje, więc jakby ten cykl się powtarza. Czyli to wszystko, co jest w sklepie, często my musimy wyprodukować sobie też sami, czyli napisać opisy i zrobić zdjęcia. Ja tutaj zrepostuję Błażeja Cybowskiego, ponieważ napisał, że postawienie sklepu to jest 24 godziny i koszt około 1000 zł. Tak, Błażej, to jest prawda. Taką samą prawdą jest, że przebiegnięcie maratonu zajmuje 2 godziny. Tyle, że jest to rekord świata, te 2 godziny. A no człowiek, który nie ma doświadczenia, który pierwszy raz biegnie maraton, jest co najwyżej w stanie go ukończyć. I z doświadczenia właśnie wiem, że te 20 koła są to właśnie koszty, kościki, to są błędy, to są właśnie, czy to są agencje, czy konsultacje, czy nieudane szablony. Ja miałem tak, że wydałem 5 koła na sklep, który po 3 miesiącach wydałem kolejne 3 koła, żeby go zmienić, bo szablon, przyszedł ekspert i powiedział, panie, kto panu tak spierdolił? Zamknijmy ten temat. Wróćmy do twojego sklepu, waszego sklepu. Tak. O jakiej skali mówimy? Bo jesteście producentem e-commerce, ale waszym głównym źródłem zamówień jest co innego, prawda? To jest tak, że musiał teraz bardzo mocno przejść, a nie chcę tutaj nikogo zanudzać, ani też zmieniać trochę tematu naszej rozmowy. Musiałbym bardzo mocno przejść przez jakby specyfikę w ogóle z kanałów sprzedaży, jeżeli chodzi o taki fashion dziecięcy, ale marka dziecięca walczy w pierwszym jakby rzeczy o tym, żeby się dostać do sklepów stacjonarnych, butików, ewentualnie do dystrybutorów zagranicznych. Ale pierwszym kanałem, który stawiamy,
jest najszybszy, jest najłatwiejszy do ogarnięcia, jest tutaj e-commerce. Mhm. Bo mimo wszystko, że on jest drogi, trudny i wymaga jakiegoś zaangażowania, to jest to najszybszy kanał, który... No i jest to widoczność, którą już potem... Dlatego, że tworzymy ciuchy, produkujemy je, robimy zdjęcia i publikujemy i możemy zacząć sprzedawać. A żeby dostać się na przykład do zagranicznych dystrybutorów na poszczególne kraje, to trzeba mieć przynajmniej 3-4 kolekcje za sobą. Mhm. Trzeba jechać z 2 kolekcjami na rok do przodu. Czyli nie dosyć, że dzisiaj na przykładowo teraz zaczynamy start letniej kolekcji, to tak naprawdę 2 następne już powinny być w przygotowaniu, nie? Żeby móc zacząć się gdzieś sprzedawać. A e-commerce jest najszybszym kanałem, jeżeli chodzi tutaj. Przy czym na chwilę obecną jest też kanałem, w którym sprzedajemy dość dużo, bo my jako marka, świeża marka, dopiero staramy się gdzieś tam zawojować świat i dostać do tych dystrybutorów, co niestety, jakby powiedzieć tak, koniunktura obecnie na rynku nie jest chujowa, no. Bo trochę wydatki na, dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie, że tak jak cały czas był hype na nowe marki dziecięce, jeżeli chodzi o odzież, to teraz cały świat się przerzucił na dodatki. Z racji tego, że są tańsze, są mniejsze i na chwilę obecną gdzieś tam troszeczkę koniunktura, sprzedaż ciuchów spadła na chwilę obecną. Mhm. Nie? Gdzieś w kryzysie najczęściej się sprzedają rzeczy z segmentu luxury, czyli te drogie oraz te najtańsze. Nie? Wy jesteście prawda jest taka, że dobra luksusowe, jeżeli się sprzedają, to tylko i wyłącznie świadczy to o kryzysie, bo ktokolwiek ma zajęcia z ekonomii wie, że popyt na dobra luksusowe w kryzysie wzrasta. Mhm. Tak, my jesteśmy średnim sklepem, chociaż trzeba spojrzeć na jakby na cenę, bo to też gdzieś pojawiło się. Zresztą bardzo fajne wcześniej pytanie się pojawiło od Edwina odnośnie naszej grupy docelowej, czyli Madek. W życiu nigdy nie obraziłbym klienta, ani nigdy bym nie zażartował z niego, bardzo szanuję naszych klientów. Bardziej chodzi o to, że jest to dość specyficzna grupa docelowa. Tak. Jest to grupa docelowa wymagająca, jest to grupa docelowa, która, powiem bardzo prosty przykład, na pierwszych chyba 600 czy 500 transakcji sprzedaży przez sklep, przez kanał e-commerce na ownow.pl tylko jedną dokonał mężczyzna. Teraz ten procent się troszeczkę zwiększył, ale bardzo niedużo. Więc jeżeli mówię, że klientem są matki w wieku 27, 25 do 45, 49, bo tak to mniej więcej wygląda, to tak, to klientem są matki. Mhm. Klientem są kobiety, nie ma tam mężczyzn. Pojawiają się incydentalnie, albo może dlatego, że ktoś im kazał kupić, albo może się nausłuchali, że jeszcze nic nie kupili i poszli kupić, albo coś w tym stylu, ale nie ma klientów mężczyzn, dlatego że to matka z reguły wybiera rzeczy dla dzieci. Ja się zgadzam, raz kupiłem dzieciom, to mnie wyśmiała i powiedziała, że człowieku, to nie tak się robi. Tak, to matka. A 300 wydała. Tak, i to co Edwin tam pisał, jest to klient, który wymaga bardzo dużo kontaktu. I to widać po Ani, która jakby z racji tego, że czuje flow tej marki, to też odpowiada za taki bezpośredni kontakt z klientem. I tak naprawdę Instagram czy Messenger chodzą u nas prawie 24 na dobę, tak? Z przerwami na spanie. To, co jest ważne i to, o czym trzeba pamiętać, to po pierwsze nieregularne godziny zadawania pytań przez klientki. I z racji tego, że to są matki często pracujące, bądź nawet one mają czas w takich konkretnych godzinach. To są z reguły godziny poranne, 10, 11, 12, bądź godzina 21, 22, 19:30. Jeżeli na przykład dzieci pójdą spać, to wtedy one siadają do zakupów. Z takich moich obserwacji, bo twardych danych tutaj też jeszcze nie prowadziliśmy, jakby Ania odpuściła rozmowy, odpowiadanie na pytania, zaangażowanie w godzinach wieczornych, to duża część sprzedaży mogłaby nam odpaść. Dlatego, że nie kupujemy tutaj
w naszym sklepie nie kupujemy znanych wzorców. To nie jest gra planszowa, którą znaleźliśmy, która gdzieś kosztuje 199, a u nas 179 i można, wiemy co jest w pudełku i kupujemy. Tam się pojawiają pytania o sposób prania, o to czy w suszarce można robić, czy w suszarce osobno, czy w suszarce razem, czy ta wymiarówka jest ok, a ile jest centymetrów samego ściągacza, a tak dalej, a na zdjęciu to jaki jest rozmiar. Ten mały chłopczyk na zdjęciu to jaki rozmiar bluzy ma. Mhm. I te osoby wymagają zaopiekowania. Moja kolejna rada. Obsługa klienta, o której mówił Dominik, może być waszą cechą unikalną. Może dzięki niej możecie zbudować love brand. Jest książka na ten temat, którą warto przeczytać. Jest to historia sklepu z butami, pierwowzoru Zalando, a dokładnie wiem, chodzi o... To jest książka. Tak? Jak uczynić ludzi... Jak uczynić... Zapos. Jak dać ludziom szczęście. Bo wiem, że na pewno gdzieś tam ludzie w pewnym sensie tutaj czekają na jakieś takie rzeczy, nie tyle może same liczby, ale też i smaczki. To, co jest na pewno ważne, to to, że z czym na przykład wygrywa nasza obsługa klienta, czyli Ania, no bo Ania jest naszą obsługą klienta, bo tak jak w takich biznesach, to nie jest e-commerce z własnym magazynem, szwalnią i 4 czy 5 konsultantami, to, że wychodzimy bardzo często naprzeciw. Czyli jeżeli ktoś, bardzo prosty przykład, jeżeli ktoś mówi, że mu się sprały spodnie na przykład, a my wiemy, że do końca te spodnie nie mogły się sprać same z siebie, musiało być tam zrobione coś do końca niezgodnego. Na przykład, mężczyzna włączył belkę. Dlatego, że my dość mocno testujemy te nasze rzeczy, nasze dzieci je noszą i tak dalej, i tak dalej. To my wychodzimy naprzeciw i na przykład gdzieś wysyłamy na przykład jeszcze raz takie spodnie komuś, a te drugie każemy zostawić, żeby sobie jakieś młodsze dziecko pochodziło i tak dalej, i tak dalej. I są to rzeczy, które na tym etapie jakby wzrostu tego pierwszego dla takiego biznesu są bardzo znaczące, bo powodują przywiązanie się klienta. I te klientki kupują przez 4 kolekcje. Za każdym razem, kiedy się pojawia kolekcja. Może przyjdzie taki moment, kiedy to nie będzie możliwe do zrobienia. Bo ale wtedy już będzie skala i... Że tych klientów jest tyle i jest to gdzieś już w tym momencie niemożliwe ani operacyjnie, ani pod względem cash flow, żeby każdemu, komu się coś tam nie spodoba albo nie wyjdzie, wysłać na przykład drugą rzecz. Ale jest taki moment w rozwoju biznesu, kiedy tą bazę tych klientów, którzy są takimi trochę konektorami albo nawet mavenami, którzy powiedzą to swoim koleżankom w przedszkolu, warto o nią zadbać, bo takich klientów żaden AdWords ani żadne Meta Ads nam w tym momencie nie da. Dominik, cyfry. Ile macie zamówień? Wiesz co, to tak odpowiem trochę odwracając kota ogonem. Dlatego, że średnia zamówień wychodzi na, jak obliczymy dla danego na przykład miesiąca, to wychodzi po kilka dziennie. Czy to jest dużo, czy to nie jest dużo, to już jest kwestia do rozstrzygnięcia. Ale mówimy tu o całym okresie, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę bardzo ważną rzecz. Marki odzieżowe mają coś takiego jak sezonowość sprzedaży. Tak. Jest to zwłaszcza marki dziecięce. Jest to z mojej obserwacji, jest to bardzo mocno napędzone przez inne brandy i przez stosowanie takiego pojęcia, jakim jest drop, czyli robienie konkretnych dropów z kolekcji. I zupełnie inaczej wygląda to w momencie, kiedy odpalasz nową kolekcję bądź odpalasz nowy drop, wtedy jest tydzień sprzedaży czy 2 tygodnie sprzedaży. Są w Polsce brandy odzieżowe typu Boso, typu Mini Kit, które w ciągu pierwszych 2-3 godzin przed takie co potrafi sprzedać wszystko, co ma w danej kolekcji w Polsce na e-commerce, a później czeka się na następny drop. I to, co jest dla nas też największym wyzwaniem, to jest to, czego dopiero się teraz uczymy i gdzieś będziemy chcieli to zniwelować, wypełnić puste okresy. Bo w tym momencie klienci wracają w 2 momentach. Klienci wracają. Mam nadzieję, że tego klienci nie słuchają. Ale klienci przychodzą na start kolekcji, kupują, często kupują już przed startem kolekcji, piszą prywatnie, zamawiają, każą sobie coś odłożyć, potrzebują bardzo tych rzeczy, a następnie klienci się wykruszają po zakupie,
i wracają przy pierwszej, a najczęściej dopiero przy drugiej wyprzedaży, które są czasami gdzieś tam o na przykład 30-25%. I niestety jest to rzecz, która jest powtarzana przez naszą branżę. Nie? Dodam jedną rzecz, że doskonale rozumiem, dlaczego sklepy upadają. W momencie, kiedy wykonujemy kawał ciężkiej pracy bez złotówki zarobionej, a z wydatkiem, dużym wydatkiem, z własnym prywatnym, po roku mamy sklep i okazuje się, że to jest dopiero początek drogi i trzeba wydać jeszcze więcej pieniędzy i czasu i poczekać kolejny rok lub dwa czasami na jakiekolwiek zyski, no bo nie mówimy tutaj o zyskach, jeżeli cały czas jesteśmy na minusie inwestycyjnym. To nie dziwię się, że w tym momencie ludzie przestają się tym zajmować, a jak przyjdzie rachunek za shopera albo za serwer, to zapominają to opłacić. Warto jest rozpocząć budowanie sklepu w momencie, kiedy macie już źródła zamówień, bo w tym momencie coś wam się kręci, jakieś pieniądze spadają, w takim razie wy tylko dokładacie kolejny element tej sprzedaży, czyli sklep, przekierowujecie trochę ruchu i zajmujecie się całą masą rzeczy do zrobienia po stronie sklepu internetowego, od social mediów, SEO, pozycjonowanie, SEO albo pozycjonowanie, jestem ekspertem. Kasia tutaj fajnie skomentowała, że ma identyczną, z tym, że zamiast pustyni jest środek lasu. Kasia Młynarczyk jest naszym gościem w następny wtorek o godzinie 11.33 i jej przewspaniały sklep Dedicante. A teraz wracamy do Dominika, ażeby powiedział nam, jakiej wysokości ma koszyk na sklepie internetowym. Tak, więc słuchajcie, koszyk po części dość mocno jest zróżnicowany pod względem grupy klientów. I teraz właśnie też chcę o tym opowiedzieć. Dlatego, że my mamy takich klientów, którzy wracają do nas regularnie i są to matki, które na przykład wykupują matki, kobiety, klientki, żeby też nie uogólniać ani nie szufladkować, które wykupują na przykład rzeczy z każdej kolekcji, ale są osoby, które trafiają na pierwszy zakup i tu tutaj zupełnie ten koszyk na przykład się w tym momencie różni. Koszyk z reguły to jest od 2 do 3 rzeczy. I jest to od 250 do 400 zł. Okej, okay, to jest legitne, wysokość koszyka, legitna. Tak, jak poznasz koszty produkcji i koszty szycia oraz marżowość, to zaczniemy... Ja znam, bo ja też produkuję. To jest świetne miejsce, żebym zadał ci pytanie, jakiej wysokości macie marżę pierwszego stopnia, jeżeli możesz powiedzieć. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Dobra, ale czy jest to 50%, czyli 100% narzutu? Mniej czy więcej? Mniej. Mniej. I to jest największy problem. Dlatego, że na chwilę obecną, ja też nie chcę tutaj mówić po części, podawać konkretnych liczb, bo te rzeczy są często wypracowane gdzieś tam ze szwalnią, czy z projektantem, czy z dostawcą i tak dalej, ale załóżmy, że na chwilę obecną produkcja w małych ilościach, bo nie mówimy tutaj o 1000 sztuk na każdy rozmiar, mówimy o kilkudziesięciu sztukach na każdy rozmiar. Zakup, przygotowanie produkcji, zakup materiałów jakościowych, wysokojakościowych, testy z opierania, bo na przykład rzeczy, które są opierane, bądź koloryzowane, bądź są na przykład nadrukowywane, muszą przejść testy i tak dalej, powodują, że z ręką na sercu powiem, że żeby wszyscy tutaj z naszej branży mogli dość dobrze zarabiać i gdzieś być na takim etapie w stylu jak Zara czy cały Inditex, czy jakby H&M, którzy zarabiają kupę pieniędzy na każdej sprzedanej koszulce, to t-shirt dla dziecka musiałby kosztować 199 zł, a bluza 400-399. I poza następna rzecz, to jest koszyk takiego klienta powracającego, który jest z nami związany. To są koszyki wyższe, to są koszyki na 400 zł, 600 zł, to już jest trochę wyższy średnio koszyk, ale niestety ostatni rok spowodował to, że koszyki spadły. Jakieś 20-25% wielkość koszyka spadła. I tutaj jest z naszej takich rozmów wewnętrznych, jest to prawie w całej naszej branży zauważalne. Także ilość, jeżeli chodzi o w ogóle ilość zamówień na e-commerce polskim, też spadła, jeżeli chodzi o odzież dziecięcą. Zadawajcie proszę szybciutko pytania, ostatnie pytania Dominikowi. Ja się zapytam jeszcze o źródła zamówień. Jakie macie źródła zamówień w sklepie? Okej, jeżeli chodzi o źródła zamówień, to najwięcej to jest Instagram na chwilę obecną, czyli przeklik bezpośrednio
najlepiej właśnie nawet ze storiesów, które są wrzucane o konkretnych godzinach do podbijania uwagi. Następnie dość dobrze nam konwertuje nasz mailing, gdzie wracają do nas osoby, które już zakupiły, bo to są z reguły klientki, które pozostawiły swoje adresy e-mail. I następnie wszelkiego rodzaju polecenia przez nano, mikroinfluencerów, które ściągają. Oczywiście gdzieś tam następnie wychodzą nam reklamy facebookowe. Naszym problemem jakby czy wyzwaniem, które teraz przed nami stoi, to jest przestać drenować grupę obecną, a zacząć rozszerzać grupę. I tutaj te wszystkie statystyki związane z open rate'em mailingu czy kosztem pozyskania klienta będą znacznie się zmieniały powoli. Nie? Ja mam ciekawy insight. Ja tylko powiem jedną rzecz. Wiesz, po czym też w e-commerce na przykład widać, że docieramy do nowych klientów, którzy nas nie znają? To jest taka moja obserwacja po ilości zwrotów. Oskar na ostatnim live powiedział zajebistego tipa, jeśli chodzi o sprzedaż w social mediach. Po pierwsze, on followuje swoich klientów. Jeżeli ktoś kupi u niego torebkę, to followuje, dzięki czemu ma dostęp do informacji, kogo twoja grupa docelowa, twój klient followuje również. I w momencie, kiedy wybiera sobie influencera do współpracy, sprawdza, czy jego rzeczywiście klienci followują danego influencera, bo w ten sposób może dotrzeć do podobnych osób jak ona. To jest pierwszy tip w gratisie. Drugi tip to jest tip dla ludzi, którzy sprzedają drogie, luksusowe rzeczy i targetują reklamę na Facebooku. Znajoma mi powiedziała, że miała questa sprzedać na Facebooku buciki dla dzieciaków, dla niemowląt, które jeszcze nie chodzą, a buciki po 300 ponad. W związku z czym jest to ciężki target, no raczej osoby, które stać na to, są w stanie kupić takie buciki, które nie są sygnowane znaną marką Gucci, Louis i Kubota. I tam parametr, który ustawiła, był genialny. Ustawiła reklamę wyłącznie na kobiety posiadające najnowszego iPhone'a Pro. That's it. To zdefiniowało, że ta kobieta jest duża szansa, skoro wydała kupę siana na najnowszego iPhone'a Pro, najlepiej jeszcze złotego, że po prostu zależy jej na tym, żeby wygląd na zewnątrz i kasa pokazywana była wartościowa. To w gratisie daje. Musimy, Dominiku, już kończyć. Ostatnie słowo. Jeszcze zostaniemy sobie na backstage'u. To też dla osób, które nas tutaj oglądają, ale wyłączymy za chwilkę oficjalną część. Także ostatnia, nie wiem, co masz do powiedzenia, Dominik? Wiecie co, tak naprawdę jak macie sklep i chcecie sprzedawać, mówimy o sklepie internetowym, oczywiście inwestujcie w reklamę, w promocję, bo to mówi każdy podręcznik i każdy mistrz sprzedaży internetowej, ale działajcie bardzo growth hackingowo, czyli jeżeli wiecie, gdzie mogą być wasi klienci, idźcie tam. I wcale nie chodzi o reklamę online. Tych klientów najlepiej jest poznać i przekonać ich do przyjścia na sklep mimo wszystko fizycznie, jeżeli jest taka możliwość, bo ci klienci będą tam dawać trochę więcej zawsze w koszyku i jest mniejsza szansa na zwroty z tego koszyka. I ostrzegajcie się reklam internetowych o agencjach, które porobiły wzrosty klientom z zainwestowania 1000 zł na 158 tysięcy sprzedaży, bo takie agencje istnieją tylko w reklamach. Wszystkich, których mają dzieci, zapraszam na ochno.pl. Ochno, ochno.pl. Ochno. Ochno, ochno. W takim razie dziękuję uprzejmie za tego wspaniałego, za ten wspaniały wywiad. Poznajmy się, Dominik Wartecki, który jest pomagierem w sklepie Ochno, ponieważ pomaga od strony e-commerce'owej do swojej partnerce, którą serdecznie tutaj pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy. Ja się z Państwem żegnam. Widzimy się we wtorek o godzinie 11.33. Moim Państwa gościem będzie Katarzyna. Do zobaczenia.